Dojazd do mojej przychodni medycyny pracy, autostradową obwodnicą Wrocławia, od strony Katowic, od strony Kłodzka. Jesteś tutaj gdzieś mniej więcej na wysokości węzła Port Lotniczy. Teraz przejeżdżasz pod ulicą Graniczną, ten wiadukt jest na ulicy Granicznej. I zwróć uwagę, tutaj są takie ekrany po lewej stronie, dźwiękochłonne. I za chwilę zjedziesz po prawej stronie na zjazd stadion i stamtąd już bardzo prosto dojechać do mojej przychodni. Na dobrą sprawę po lewej stronie jest osiedle, na którym mieści się moja przychodnia medycyny pracy. Jedziemy cały czas prosto. Po lewej ekrany dźwiękochłonne. I tutaj już będzie po prawej stronie skręt na ulicę Szczecińską. Ale jeszcze chwileczka cierpliwości. I tutaj widzisz skręt na Legnicę, Opole, Zieloną Górę. 500 metrów. I za momencik skręcisz w lewo, przepraszam, skręcisz w prawo na Ślimaka. Tam po prawej stronie przez chwilę było widać stadion. Czyli kierunek jest generalnie na Warszawę. Natomiast ty musisz skręcić na Legnicę, Opole, Zieloną Górę i widzisz tutaj Wrocław Żerniki. I będziesz skręcał w tamtym kierunku. Wjeżdżamy w prawo na Ślimaka, powolutku, bez nerwów. Obowiązuje 50. Tam na wprost widzisz stadion, nowy stadion we Wrocławiu. Jeszcze raz stadion, ale my się kierujemy cały czas prosto. I teraz przejeżdżasz jeszcze raz pod wiaduktem autostrady. I dwie drogi łączą się w jedną za momencik. I najlepiej tutaj za moment skręcić na prawy pas. Jedziesz dalej prawym pasem, widzisz tam już drogowskazy, wjechałeś do Wrocławia i tutaj na światłach musisz skręcić jeszcze raz w prawo, czyli po prawej widzisz obwodnicę, no mamy to szczęście, że światło jest zielone, skręt w prawo i wjeżdżasz w ulicę Szczecińską i jeszcze raz zakręcasz i jeszcze raz pod autostradową obwodnicą Wrocławia i wjechałeś na ulicę Szczecińską. Niestety tylko kawałek tej ulicy jest w miarę dobry. Na razie się jedzie fajnie i niestety tutaj zacznie cię trząść. To jest też Wrocław. Nie. Być może kiedyś tą dróżkę ktoś zrobi. Kawałeczek dobrej. Ale niestety za moment będzie powrót drogi do poprzedniego beznadziejnego stanu. Tu w prawo widzisz tego ślimaka autostradowego, którym przed chwilą jechałeś i cofasz się w pewnym sensie, ponieważ po prawej stronie masz autostradową obwodnicę Wrocławia. Stamtąd przyjeżdżałeś od strony Katowic, od strony Kłodzka, od strony Kudowy, od strony Wałbrzycha. Jeszcze chwila kiepskiej drogi. Jedziesz cały czas wzdłuż autostrady i za moment zobaczysz tory kolejowe. Po lewej stronie charakterystyczne jest przedsiębiorstwo oczyszczania miasta Alba.
i ważne skrzyżowanie za momencik. Ale najpierw dojedź do torów kolejowych. Zwolnij, upewnij się, czy nic nie jedzie. I dojeżdżasz do skrzyżowania ulicy Płaskiej, Żernickiej i Szczecińskiej. Musisz się zatrzymać. Jeszcze raz przejeżdżasz pod wiaduktem autostrady i jakieś kilkaset metrów prosto będzie moja przychodnia. Tu po prawej będzie przystanek. Jedziesz prosto. Ciągle ulica Żernicka. I za tym przejściem dla pieszych na wprost przystanku po lewej stronie. Tutaj w lewo może skręcić na parking, natomiast ja wjadę w prawo, tak żeby ci pokazać, gdzie dokładnie mieści się moja przychodnia. Także dr Kraśnicki, lekarz medycyny pracy z Wrocławia, serdecznie cię zaprasza.